to nie czuł. Jakie tempo. Czołem. W dzisiejszym odcinku opuszczamy rejon Rabki i przenosimy się do Zawoi. Będziemy jeździć traskami z kompleksu Babia Góra Enduro Trails. Od ponad roku nie odwiedzałem tego miejsca, myślę, że to dobry moment, żeby odświeżyć sobie temat. W tym sezonie otwarto również kolej linową i stare trasy z PKL Bike Parks. Jednak temu tematowi chciałem poświęcić osobne nagranie. Dzisiaj śmigamy bez wyciągu. Za to w doborowym towarzystwie. W kompanii wytrzymujemy kilkoro stałych bywalców kanału, z Graja bielskich lokalsów, oraz znajomy ze Starego Sącza z Koła Południa. Banda była tak wielka, że nie da rady wymienić każdego z osobna. Zresztą, sami rzućcie okiem. W takiej ekipie urządziliśmy też mega pociąg na deblaku. Wyszedł tak długi, że jak otwierający stawkę nyczu dojeżdżał do pierwszego szutru, to ostatni rajderzy dopiero wjeżdżali na start. Było to osobliwe, ale mega wesołe doświadczenie. Dobra. Na koniec zjazdu urządziliśmy sobie wszyscy sesyjkę na dropie Luisa. I był to dla mnie wyjątkowo fajny akcent, bo w końcu przełamałem się i skoczyłem drania. To jedno z tych miejsc, gdzie głowa blokuje bardziej niż umiejętności, ale na szczęście sukcesy kumpli okazały się tak motywujące, że i sam poleciałem. Diablak nie był jedyną atrakcją tego dnia, ale biorąc pod uwagę charakter tego kanału, pewnie jest trasą wzbudzającą największe zainteresowanie. Ale żeby nie było, streszę też pokrótce jeszcze, co tam w trawie piszczy na pozostałych liniach. Dzień zaczęliśmy od Sokolicy. Tak jak nie przepadam za flow trailami i głównie jeżdżę po trudnych naturalnych trasach, to Sokolica jakoś zawsze była mi wyjątkowo bliska. Myślę, że to jedna z najciekawszych niebieskich trasek w Polsce. A najlepsze w niej jest to, że często jedziemy tu po prostu do przodu. A kolejne sekcje trasy istotnie różnią się od siebie. To jest szczęśliwym przeciwieństwem do na przykład bielskiego Twistera, za którym tak naprawdę mocno nie przepadam. Gdyż praktycznie w całości trasa wije się identycznie od jednej bandy do drugiej w poprzek zbocza. Tutaj na szczęście tego nie mamy. Lecimy autostradą przez las, a bandy dodają rzeźdowi charakteru, zamiast sztucznie go wydłużać. Tak samo hopki. Na Twisterze, tak naprawdę, żeby fajnie polatać, to wypada już coś umysł w tym temacie. I wtedy łączyć sobie wszystkie muldy i duble i szukać transferów na nierównościach. Sokolica jest w tym temacie o wiele przystępniejsza. Mamy tu pełno krótkich stolików i niewielkich dropów. Jest nawet kilka gapów zabudowanych mostkami, by móc sobie sprawdzić, czy by się doleciało. W mojej opinii, Sokolica jest jedną z najlepszych trasek do nauki skakania i jednym z najfajniejszych flow trailów, jakim jeździłem. Dodatkowo, cała trasa została w tym sezonie poddana gruntownym naprawom i przebudowom. Usunięto wszystkie tarki, poprawiono wybicie i sekcje, gdzie zalegało błoto. To samo w zasadzie się tyczy pozostałych linii. Myślę, że teraz jest najlepszy czas, żeby odświeżyć sobie temat zawoju. Profil trasy pozwala też szybko ładować się z jednego zakrętu w drugi. Więc jeśli ktoś stara się poprawić pozycję na rowerze i wyrobić dobre nawyki w zakrętach, zwłaszcza bezmetrowych band, które trzymają cię choćby nie wiadomo co, to jest właśnie to miejsce. Myślę, że teraz jest najlepszy czas, żeby odświeżyć sobie temat zawoju. Zwłaszcza po tym, jak odnowiono tutaj wszystko. Plus na dole otwarto knajpę. To zawsze fajnie, jak jest gdzie uzupełnić napoje i odpocząć między zjazdami. Także polecam. Zdecydowanie. Zwłaszcza po tym, jak odnowiono tutaj wszystko. Thank you.
Dobra, to by było na tyle, jeśli chodzi o flowy. Teraz zabieram się za Diablaka. W gruncie rzeczy, jedno z moich ulubionych trasek. Co jest ciekawe, bo wychodzi na to, że trasy, które dają mi najwięcej frajdy, odwiedzam najrzadziej. Tak samo jest na przykład z Rokitnikiem, Roxy czy Majkami. Dziś na szczęście jesteśmy tu i lecimy Diablaka. No my to samo zrobiliśmy, tu leżały aparat, rowery, nie? Statyw ustawiliśmy, statyw fotki leciały, tu ludzie jeździli. Ej, Grzesiu, pokaż, coś zrobił sobie. Kierownicą w krtań dostał. No. Po co sobie to zrobię? Nie. Ale spoko, ja prawie na drzewie przed chwilą blądowałem. Tak, właśnie słyszałem, no, historię, mówił Mieszko. Na tym na końcu? No i co, nie wylądowałeś czy co? Wylądowałem. Przybiło za mocno, co? No to. Ten entuzjazm mi się podobał, nieśmielający jest. Największa presja będzie na tobie. No, nie czuł. Opa. A jaki mani fajny. Hamowałeś? Hamowaliśmy cię? Nie, no co ty, ja to tak zobaczę, że... Dobra. Bo się wybiłem w kolejkę, mówię... Czy jest bomby tego? Ale tam się zaczynimy, nie? Ja kamienia w ogóle nie będę. Ja nie wiem, gdzie to jest, bo ja to jadę po prostu. Patrzyłem na ten kamień, nie słuchaj, to wiecie, że trzeba lecieć pieprzem. Nie. Okej. Tam później jest taki kamień z prawej strony w ziemi wystający. Polecimy go i się zatrzymamy tam. No właśnie, o. A kto go leci tak od razu? Na pewno nie, on. Czy nie, nie sugeruję ci tego, ale pewno umiesz.
jechaliśmy po... pierwszy raz i bez No to dobra, to ja zapamiętam. To jechać drugi za Nyczem, bo to polecić od razu, a my tam będziemy kombinować, stawać i patrzeć. Nie, no powiedz sobie i nawet zwolnij, tylko że nie tak do minimum, no i podniesiesz kierownicę. Tam jak jest, tam jak jest tabliczka, to puszczasz heble po prostu i lecisz. Do tego najazdu mnie wpływa, bo tam są kamienie straszne. I szarpiesz na końcu troszkę? Troszkę. Okej. Okay. Nagrywasz. No. Pan ma stać w brachu, po lewej stronie staniemy i... Ja się boję i tak. Ufam ci, ale tak się boję. Już po wszystkim byłem na swoim filmie. Jak ktoś tutaj przypołamie, to mam kluczyki w prawej kieszeni. Telefon, ice i tak dalej, wszystko ustalone. Dobra, to co, lecimy dalej. Będziesz leciał? Marowie. Tak? To ja ci zjadę. Oj, ale ładnie. Wszyscy polecieli. Wow, brawo Maro. Dobrze było. No, na styk było, ale dał radę. Pierwszy etap, ja się kameruję. A oto Nyczu. Woo! Jakie tempo! Co za świr! Sezonowe zło. Woo! Sztos, wszyscy to ładnie lecą. Mogę za tobą? Chcesz? Nie, ale drift, ale uratowałaś, jest git. No. Ale odratowałaś, fajnie tutaj wyglądało. Okej, to by było na tyle w tym tygodniu. Dzięki za uwagę i powodzenia na trasach. Dajcie znać, co byście chcieli zobaczyć w kolejnych odcinkach. Jeszcze sporo miejsc mam do zjechania, a co roku przybywa pozycji na liście. Pozdrawiam.